Siemanko, cześć. Zrobiłem sobie dzisiaj pierwsze porównanie tego nowego Denona SC Life 4, którego zakupiłem wczoraj po południu, także zadzwoniłem do sklepu Skylark Łódź sprawdzić, czy jest już dostępny. Powiedzieli, że kurier już jedzie, będzie za 20 minut, więc wsiadłem w samochód i niemal z tym kurierem minąłem się w drzwiach, także byłem, podejrzewam, pierwszą osobą w Polsce, która nabyła ten kontroler, zdecydowała się na zakup. I powiem szczerze, jak na razie pierwsze wrażenia są takie, że nie żałuję. Pierwsza rzecz to tak, waga. Zobaczyłem karton, podniosłem, sprawdziłem, 6300 waga netto na opakowaniu, więc 6 kg to jest praktycznie nic, nie czuć tego kontrolera, biorę go w rękę i jakbym nic nie miał, żadnego obciążenia. Prime 4 natomiast no, waży troszeczkę więcej, bez case'a, bez torby. Dodatkowo gabarytowo też jest sporo większy. Dzisiaj rano natknąłem się na fajny komentarz Michała z Showdiving, którego oczywiście pozdrawiam. Michał napisał fajną rzecz, żeby nie mylić SC Life 4 jako następcy Prime'a 2 bądź 4, z tego względu, że to jest zupełnie inny kontroler. Jest to sprzęt bardziej budżetowy i nie ma co zestawiać tutaj konsoli za 7,5 tysiąca z konsolą, która w tej chwili kosztuje około tam, nie wiem, 11,5 chyba w tym momencie. Chociaż ja kupiłem Prime'a 4 2 lata temu w podobnych pieniążkach jak SC Life 4 wczoraj. 2 lata temu jeszcze ludzie śmiali się z Denona, że Prime to jest choinka, zabawka świecąca. Co to w ogóle jest, a w tej chwili wszyscy się o niego biją i kosztuje dużo, dużo więcej. Także no, tutaj rynek zweryfikował całą sytuację i to, w co ludzie poszli, tak? Tutaj postaram się pokazać, jest on sporo mniejszy od Prime'a 4, ale jogi są tej samej wielkości, wyświetlacz jest odrobinę mniejszy, z tym, że przez to, iż cały kontroler jest gabarytowo mniejszy, to optycznie według mnie bardzo fajnie gra ten wyświetlacz i fajnie wyglądają jogi, bo są takie proporcjonalne. Na pewno nie jest ten kontroler tak kolorowy jak seria Prime. Prime ma tych LEDów po prostu wszędzie. Gdzie się dało, to wszystko jest podświetlone. Tutaj wygląda to bardziej, bym powiedział, elegancko, wszystko jest w czarnym macie, podświetlone tylko to, co ma się świecić, więc mi się to osobiście bardziej podoba. Jak wiele osób na grupach zauważyło, ja też w sumie, jak zobaczyłem zdjęcia, pierwsze fotki tego kontrolera, no rzuca się w oczy ten wyświetlacz, charakterystyczny dla pionierowskich kontrolerów i w ogóle dla marki Pionier. No według mnie jest to taka troszkę jakby hybryda, numarka Mixtrime Pro z jakąś pionierowską R-ką, tak bym to nazwał i podsumował, jeśli chodzi o wygląd wizualny tego kontrolera. Dosyć taka specyficzna to jest ta sekcja miksera. Knoby, federy są bardzo blisko siebie. Ten mikser wygląda jakby był taki troszeczkę bardziej ściśnięty ze sobą. W czwóreczce, w Prime'ie mamy ten mikser taki pełnowymiarowy, tak jak zwykłe duże czterokanałowe miksery. Tutaj to wszystko, tak jak wspomniałem, jest troszkę ciaśniej. Sami możecie zobaczyć, pomiędzy knobami, ledwo jeszcze, między knobami wchodzi mi kciuk i ma tak delikatnie luzu. Natomiast w Prime'ie jestem w stanie włożyć 2 palce, kciuk, 2 kciuki by mi weszły, tak? Długość tej linii fadera. W Prime Go, z tego co pamiętam, jest dużo krótsza. Tutaj jest taka sama, jak i w Prime 4. Jeśli chodzi o sekcję mikrofonową, ja tutaj nie będę jakoś specjalnie zagłębiał, z tego względu, że i tak używam mikrofonów pod zewnętrznym mikserem, nie wpinam się pod konsolę, także jakby ten temat mnie do końca nie interesuje. Teraz tak, to co ja sobie przetestowałem, to na pewno szybkość ładowania pendrive'a
to tak na szybko wrzuciłem pendrive'a przemielonego już w engine, którego miałem w Prime'ie. Załadował się w moment, także tutaj też żadnych problemów nie było. Tidal śmiga. Słuchajcie, powiem parę słów na temat tych głośników wbudowanych w ten kontroler, bo to jest w ogóle temat, który widzę jest w każdym komentarzu. Jak te głośniki grają? Ja też nie wiem, jakie wy macie oczekiwania odnośnie tych głośników. Co to ma wam nagłośnić i w jaki sposób ma to zadziałać? Ja to włączyłem, sprawdziłem. Gra to mniej więcej tak jak jakiś JBL na Bluetoothie, więc gdzieś tam w domu będzie na pewno głośno i tą muzykę będzie słychać. Myślę, że fajny bajer do wykorzystania albo gdzieś tam na jakieś imprezce jako odsłuch delikatny, żeby sobie wrzucić. Ewentualnie gdzieś w domu przy opisywaniu utworów, oznaczaniu sobie punktów i usiąść sobie wieczorkiem bez słuchawek, można sobie odpalić na głośniczkach i fajnie to wykorzystać, ewentualnie nagrać jakiś secik. Także nie trzeba wpinać nagłośnienia, bawić się w kable, rozstawiać sprzęt, jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma studia, musi cały sprzęt sobie rozstawiać. To jest to taki fajny bajer i myślę, że dosyć wygodna rzecz. Teraz jeszcze kwestia pamięci, jaką wykorzystujemy tutaj, tak? Bo seria Prime ma możliwość wmontowania dysku twardego i gdzieś tam na ten dysk sobie wrzucamy muzykę. Nie musimy tego wyjmować, wpinamy kabelek i to wszystko sobie hula. Tutaj nie mamy dysku, mamy kartę SD i dwa wyjścia USB, więc można dysk zewnętrzny podpiąć sobie, ewentualnie pendrive'y. Także już dla tych osób gdzieś tam początkujących w kontrolerach i ogólnie w firmie Denon mogą tylko ogarnąć sobie engine, wrzucać to wszystko na pendrive. Unikamy wtedy na grupach tych setek zapytań, które były, pamiętam, jak wszedł Prime na rynek. Jak sformatować dysk, jak przygotować muzykę, jak wrzucić na ten dysk i wiele osób miało wątpliwości jak to ogarnąć. Także tutaj jakby wystarczy przygotować pendrive'a, włożyć go z tyłu i to wszystko sobie hula. On tam ma pewnie jakąś pamięć taką wewnętrzną wbudowaną na system, na aktualizację, na to. Także dysk twardy, tylko i wyłącznie zewnętrzny, wpinany. Teraz tak podsumowując, nie jest to jakiś materiał pro nagrywany, tak na szybko filmik zmontowany z kilku ujęć. Słuchajcie, ja zajmuję się tylko i wyłącznie graniem wesel, nie gram klubów, na pewno tego kontrolera SC Live 4 nikt nie kupi sobie do klubu, ale na imprezy okolicznościowe myślę, że jest jak najbardziej w porządku, ja będę na nim pracował. W najbliższym sezonie, no po to go kupiłem, żeby sobie sprawdzić, jak to się będzie sprawowało. Prima 4 sprzedałem, wystawiając po kilku godzinach, trafił się kupiec zdecydowany w 100%, cenka była dosyć dobra, więc od przyszłej soboty wjeżdżam już SC Live 4. Przetestuję go już w warunkach takich bojowych na imprezie, więc wtedy będzie można powiedzieć troszeczkę więcej o tym kontrolerze, czy tam się nic nie zawiesi, czy się nic nie stanie. No ale jestem dobrej myśli. Z Prime'em 4, mimo tych różnych opinii w internecie, które się pojawiają, że gdzieś wywala błędy, że nie wiem, wyłącza się Wi-Fi, wyrzuca dysk, w ogóle kasuje biblioteki, jakieś takie różne cuda, ja nie miałem absolutnie nigdy żadnego problemu, może to... Na sam koniec opcja tych głośników, o które wiele osób mnie pytało, czy ogólnie zadaje pytania w komentarzach. Przełącznik do włączania właśnie tych głośniczków dodatkowych. Nie wiem, jak to będzie słyszalne, bo nagrywam filmik telefonem. Jest to tak na szybko tutaj montowane, tak żeby tylko rozwiać wszelkie wątpliwości co niektórych osób. You make me burning, yes I'm burning away. I like the vibe that you throw in my way. I know you're not afraid of the truth, girl. I know you wanna come show what you do. Baby, we can do it all night. Put your body right into it and we do it all night.